Zaczęłam od uczenia się, kim nie jestem. Zdefiniowana przez innych, ale nie siebie, w ciszy poczułam mnie, esencję, której nie potrafiłam wytłumaczyć. Odetchnęłam głębiej i dotarło do mnie, że składam się z idei, jakie inni mają o mnie. Wierzyłam im, starałam się żyć według nich, ale nie mogłam, a teraz nawet nie chcę. Rzucana pragnieniami mojego serca, rwana w różnych kierunkach, zrozumiałam, że nie jestem tylko jedną ideą. Nigdy nie byłam jedną barwą, pojedynczym elementem. Zatem teraz też tym nie będę. Niektórzy widzą to, co chcą we mnie widzieć. Dla jednych jestem pisarką, bo czytali moje książki. Dla innych tancerką, bo widzieli mnie w teatrze. Inni byli ciekawi kart, a zobaczyli moje ściany zdobione sztuką abstrakcyjną. To talizmany, odpowiadałam czasem. Co ty za artystka? Kim ty jesteś? Pytano. Nie możesz reprezentować tak wielu płaszczyzn bycia. Ależ ja o to nie prosiłam. Te rzeczy palą od środka, by je oddać wam. Jeśli to robią, uwalniam siebie, a może i was. Rozumiem te nalepki. Próbowałam dostosować się do tych opisów o mnie, bo to sprawia, że innym jest łatwiej pojąć, nie zgubić się w definicji, kim jestem. Zaliczenie mnie do jakiejś kategorii daje tymczasową ulgę i komfort. Czemu ona tu jest? Ale wtedy dezorientacja wkrada się ponownie, pokazując coś innego. Nie przepraszam za to więcej, że nie mogę reprezentować mniej. Jestem tym. Jestem wszystkim. Zanurzam się w inspiracji i zapraszam do niej, bo mam wystarczająco dużo, mam więcej niż mogą objąć i coś we mnie zmusza, by iść dalej. Mimo moich błędów, a popełniłam tak wiele. Jestem tu, by poruszać sobą, tobą, a może rozbawić. Czy wy też zadaliście sobie to pytanie przynajmniej raz? Czemu jest tyle cierpienia w świecie? Dla wielu się to nie kończy. Mówi się, że nie możemy rozpoznać światła, jeśli nie przeszliśmy przez ciemność. Ignorowanie to tylko pusty wysiłek, wyczerpujący, oddalający nas od własnej drogi. Kiedy jestem w uniesieniu, myślę, że to mi wystarczy i nigdy się nie skończy. Jeśli ktoś widzi mnie szczęśliwą, zapewniam, że nie jestem. Bo to tylko stan. A ja nie jestem uczuciem, które przeze mnie płynie. Spokój, miłość, radość to tylko efekty uboczne. To nie jest to, kim jesteśmy. Tak samo jest z bólem. Ta polaryzacja pomiędzy ekstremalnymi stanami też jest we mnie. Osiągnięcie mistrzostwa w bycie płynnym między opozycjami to jest to, o czym mówił Bruce Lee. Pamiętacie jego słowa? Bądź jak woda, mój przyjacielu. Jeszcze nie całkiem tam jestem, ale bywam. A zresztą jak wielu z nas tam jest. Obserwuję własne szaleństwo we mnie. Nawet jeśli się boję, obejmuję lęk. A jeśli on mnie pochłania, wiem, że wyjdę po drugiej stronie, bo wiem, że coś we mnie, złoty środek, nie może umrzeć. A resztę pozbieram powoli, cząstkę za cząstką i uderzę ponownie, ryzykując, że rozsypię się jak piasek, ale przecież to tylko kolejna forma natury. Esencja piasku to następna jakość bycia, czyż nie? A kim ty jesteś?